Dzień dobry bardzo, proszę Państwa, niesamowite wydarzenie, niesamowite emocje na tym odcinku będą się działy, ponieważ z Hiszpanem będziemy próbować zrobić Zacja na duo przy użyciu tylko Mega Gengarów, bez Weather Boosta, z movesetem Raid Bossa, który jest Quick Attack Close Combat. Widziałem, że Kaito Nolan takie coś się udało zrobić, nie oglądałem dokładnie, że tak powiem, do końca albo nawet w ogóle, i będziemy pierwszą próbę, która mam nadzieję się uda, podejmować bez dodży. Wchodzimy, napierdalamy Max Revive. Wchodzimy, napierdalamy Max Revive i tak będziemy robić, aż Zacian, czyli Zacian, czyli pies ósmej geny, padnie na pysk po prostu. Zobaczymy, czy nam się uda. Mega Gengar, level 50, leak Sludge Bomb, bo Sludge Bomb wchodzi bardzo efektywnie w Fairy. Fairy nie lubi, jak ma Sludge Bomb, czyli Fairy nie lubi, jak ma Potion. On lubi, jak jest czystość. Fairy lubi, jak jest czystość. Chciałem powiedzieć Fairy i Bielsze nie będzie, ale to jest chyba Wizir i Bielsze nie będzie. Ale dobra, lecimy tutaj i nie śpimy. No, jakiś był mały przestój, tak jak widzieliście przed chwilą. I dopiero na 90 chyba 7 sekundzie mój Gengar zaczął lizać Zacian'a. I nie robimy uników, zobaczymy, jak ten close combat... O panie, ten close combat nam jedynie co robi, to nam... Nic nie robi, widzieliście? Zaraz jeszcze raz przyjrzyjmy się do tego, ile ten close combat nam zaraz zada, tak? Close combat w ogóle bardzo długo się ładuje. To jest, nie powiem, to jest mega plus. Ta, zajmijcie, przy tym movesecie to pójdzie. Na pewno, ja już się nie dziwię, dlaczego to tak wygląda. Okej, okay. Zresztą Quick Attack gówno ładuje, jeżeli chodzi o atak, jakim jest Close Combat. Znaczy w ogóle gówno ładuje dla każdego ataku, tak? Zbiera energię jak do dupy. Dlatego to wygląda moim zdaniem bardzo obiecująco, proszę Państwa. Bardzo obiecująco to wygląda. I mam nadzieję, że się uda. Bo wtedy... A nie, to dopiero powiem, jak się uda. Jak się uda, to dopiero wtedy powiem. Żeby nie było jaj. Ale to dopiero jak się uda. To dopiero jak się uda. No, lecimy, lecimy. Jeszcze jedna Sludge Bomba, myślę, że wejdzie. Chyba, że nam zaraz zwalnie Close Combat, a drugiego nie, nie, zwalnął. Więc tutaj jeszcze go tam liżemy, Close Combatujemy nam. Tak, dostaliśmy Close Combata na pysk. Czas na pierwszy regen, ok. Oho. Trochę długo czekałem, aż pojawi się nazwa items. Poszedł, przesuwamy i wchodzimy i dalej go tam liżemy i close sludge bombujemy, a on nas close combatuje. Tak to wygląda. Zobaczymy zaraz. Jestem bardzo ciekaw, jaki będzie czas, jak będziemy w połowie. Inaczej. Jestem bardzo ciekaw... Nie, dobrze powiedziałem, tak. Jaki będzie czas, jak będziemy w połowie go HP, co nastąpi, myślę, po następnej mojej sludge bombie. Czekajcie. Nie, jeszcze jedna sludge bomba. Jeszcze jedna sludge bomba. Nie, nawet nie. Jest dobrze. Jest 20 sekund zapasu. Naprawdę wygląda to, proszę Państwa, obiecująco. Trochę żałuję, że mam sludge bombę po lewej stronie ekranu. Więc będę klikał przy użyciu dwóch rąk. Niesamowite emocje. Myślę, że większe niż na grzybach czy na rybach. Ja w ogóle w tym momencie modlę się o to, żeby mój duo partner nagrywał ten ekran. Mam nadzieję po prostu, tak, że nie będziemy musieli podchodzić do tego kolejny raz, bo no to musi pójść, tak? Musi to pójść, bo widzimy, jaki mieliśmy czas, jeżeli chodzi o, jak to się nazywa, o połowę jego HP. Jeszcze jedna sludge bomba wchodzi. Jeszcze liżemy. Zobacz, jak go liżemy. I czas na drugi rejoin. Dawaj. Apka, nie mulpały. Ale mulipały. Widzicie? Potrzebne są wszystkie. Tak, wszystko jest dobre. Musi być bardzo czysto, tak? Znaczy, akurat był zapas duży, jeżeli chodzi o czas i połowę jego życia, więc myślę, że jak najbardziej nawet do kolejnego rejoina nie dojdziemy. Tylko po prostu mam taką nadzieję, że te dosyć długie rejoiny nie zakłócą nam tego dobrego czasu. Ale pani ma ładne kwiatki. I powiem wam tak. Ja też chcę takie. Aga w tym momencie włącza telefon, wchodzi na Twittera i wchodzi na Kaito Nolan, bo tam są dwa screenshoty. Jestem ciekaw, ile zostało czasu Kaito Nolan, a ile zostanie czasu mi i Hiszpanowi. Bardzo mnie to
ciekawi, ile ona miała zapasy, bo tam było zdjęcie, że robi to właśnie przy użyciu mega gengarów. I też było zdjęcie na poście, ile zostało czasu, jak Zeyshan schodził. Tak, ja Kaito Nolan obserwuję na Twitterze. Kurwa, ja myślę, że będzie lepszy czas niż Kaito Nolan, nie? Serio. Szukam jej u ciebie. Ja tam mówiłem 20 parę sekund? Patrz, patrz co się dzieje. O kurde. Zapamiętaj ile było to. Koniec, 43-44 sekundy mniej więcej Zeyshan przestał atakować. Kochanie, ty jej nie obserwujesz. Obserwuję. Zajebiste duo. To inaczej bym jej postów nie widział, jakbym nie obserwował. Niekoniecznie. Koniecznie, koniecznie. To wpisz Kaito Nolan. Dobrze, jest okej. Okay. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Hiszpan zadał Final Strike. Ja rozjebałem Zacjana moją stylówką, jak widzicie. Czas na podsumowanie. No, nie kliknęła mnie tam, gdzie trzeba. 2108. Czy to jest odwrócona setka? Wiecie co? Aż to złapiemy i sprawdzimy, bo coś mi się wydaje, że to jest reverse hundo. Zobaczymy. Mogę? Nie, nie obserwujesz ty jej. No to znajdź, Boże, to jest niemożliwe, że nie obserwuję, naprawdę. Poke battler jest. To jest niemożliwe. O, tutaj mamy ten catch assistant. Catch assistant. Wyszło, wyszło. Wrzucamy dalej. Pierwszy excellent trafiony. Nie chce mi się czekać po prostu na atak, tak? Zapię się na pewno. O, jednak jeszcze nie. 43 albo 44 sekundy, można powiedzieć, miałem zapasu, jeżeli dobrze to wszystko widziałem. Nie wiem, ona ma w ogóle... Dobrze, daj mi ten telefon, kotek, ja to sobie zrobię. Jest Kaito Nolan, tweety. Szukam, szukam. Tutaj 18 unik Zacjan Trio. O! 34 sekundy jej zostało. Widzisz to? Widzisz to? To jest to, nie? Tak, to jest to, to 34. Jest to. 34 sekundy, tak? Mega Gengar to jest to. 34 sekundy. Pobiłem Kaito Nolan o 10 sekund. Haha! To już mam nazwę odcinka. Basta zrobił duo, jeszcze ciężka, to Nolan, no 10 sekund. No tutaj, 10, macie, 10, 9 sekund, tak? Zresztą zawsze takiego screena można dodać. Ale się cieszę. Mhm. 10 sekund lepszy czas. Jak powiem to Hiszpanowi, to myślę, że cała Tuchola dzisiaj będzie miała imbę. No ale zapmy to, sprawdźmy IV. Bo serio, coś mi się wydaje, że to może być odwrócona setka. 2108. Aguś, nie sprawdzaj IV, nie psuj mi niespodzianki. Nie sprawdzam. Dziękuję. A, no to skoro to się udało, to mogę wam już zdradzić, dlaczego... nie wiem, co miałem tam powiedzieć. Chodzi o to, że tego dnia nagrywam dla was dwa odcineczki. I dzięki temu poniedziałek będę miał kurwa wolny. Będę mógł na przykład sobie normalnie pójść prywatnie i połapać sobie poki. Już widzę, jaka się cieszy. Nie! To nie jest reverse. 11, 10, 10. Może być reverse. To nie jest to. No to jak to nie jest to, to od razu transfer. Dziękuję bardzo, było miło. Czy coś, no co, no było miło, się skończyło. Dajcie znać w komentarzach, czy wy byście podjęli próbę takiego duła. Czy wy podjęliście próbę takiego duła, jakie mieliście czasy. Czy może używaliście innych Pokemonów, bo też są takie możliwe opcje. Jak macie filmiki, to wrzućcie linka w ogóle, tak, w opisie. Tam link w opisie, czy na Discorda wrzućcie gdzieś, na salę chwały. Myślę, że coś takiego jak najbardziej można wrzucać. Tak, oczywiście. Bo to jest w końcu sala chwały i tam się na was za takie rzeczy nie pogniewamy. Na Dreambusta gang na Facebooku możecie wrzucać, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć, niesamowite emocje jak na łące, pamiętajcie!